Z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar. Była tam nad nim ręka pańska. Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy. Wielki obłok i ogień płonący, oraz blask dokoła niego. A z jego środka Promieniowało coś, jakby połysk stopu złota ze srebrem, ze środka ognia. Po środku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd. Miały one postać człowieka. Każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła. Nogi ich były proste, stopy ich zaś były podobne do stóp cielca. Lśniły jak brąz czysto wygładzony. Miały one pod skrzydłami ręce ludzkie po swych czterech bokach. Oblicza i skrzydła owych czterech istot, skrzydła ich mianowicie przylegały wzajemnie do siebie, nie odwracały się, gdy one szły. Każda szła prosto przed siebie. Oblicza ich miały taki wygląd. Każda z czterech istot, Miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony, każda z czterech miała oblicze wołu i oblicze orła. Oblicza ich i skrzydła ich były rozwinięte ku górze, dwa przylegały wzajemnie do siebie, a dwa okrywały ich tułowie. Każda posuwała się prosto przed siebie, szły tam, dokąd duch je prowadził. Idąc, nie odwracały się. W środku pomiędzy tymi istotami żyjącymi pojawiły się jakby żarzące się w ogniu węgle, podobne do pochodni, poruszające się między owymi istotami żyjącymi. Ogień rzucał jasny blask, i z ognia wychodziły błyskawice. Istoty żyjące biegały tam i z powrotem, jak gdyby błyskawice. Nad głowami tych istot żyjących było coś jakby sklepienie niebieskie, jakby kryształ lśniący, rozpostarty ponad ich głowami, ku górze. Pod sklepieniem skrzydła ich były wzniesione jedno obok drugiego. Każde miało ich po dwa, którymi pokrywały swoje tułowie. Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł, jak szum wielu wód. Jak głos wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego. Natomiast gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, rozlegał się głos: Gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, było coś, co miało wygląd szafiru. A miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś, jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego promieniował blask. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały pańskiej.